Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 19 czerwca 2021 roku. Koniecznie chciałem Wam pokazać, jak auto odpali. Nie było nas tutaj chyba 5 dni, można powiedzieć. Jak pamiętacie, na ostatnim filmiku samochód na początku kiepsko chodził. Wynikało to z tego, że odruchowo zalałem go, pompując za mocno przed odpaleniem. A teraz zobaczcie, on tego w ogóle nie potrzebuje. Stał, jest zimniutki. O, widzicie? Łukasz, jeśli oglądasz, to sorry. Wtedy z przyzwyczajenia po prostu pompowałem przed odpaleniem. To jest gałka zmiany biegów, Łukasz. Dobra. Wrzucamy jedynkę. Poczekaj, poczekaj, zaraz. Okej. Nie wiem, to u nas. Wysiadaj, Badziuś. W tle pewnie słyszycie swojskie dźwięki 30. C330. Dawaj. Hopsa, dobra, zamykamy, będzie teraz chwilowo cieszył oko, tutaj na podjeździe pod domem. No powiem Wam szczerze, że na nowo zakochałem się w tym samochodzie, przez to, że stał się taki niezawodny. Sami widzieliście, jak teraz cudownie odpalił. Mistrzostwo świata, mam zaraz do pokoszenia trawę i parę innych pierdół do zrobienia, ale później na pewno zrobimy przejażdżkę, więc widzimy się za kilka godzin. Wracamy do koszenia, Władziuś? Nie. Nie. Trawę. Trawę? Kosimy czy nie? Nie. Nie, nie chce ci się. 17.20, ugryź zmoczony. Chłodzi się jeszcze tutaj na podłodze. A my teraz jedziemy na lody? Dobra, Oldsmobilem? Tak. Dobra, Władysław? Jedziemy na lody? Tak. Jedziemy Oldsmobilem. Aha, jeszcze musimy wyjąć siedzonka z niego. Ale to nie potrwa długo. Trzeba schować, ostatnio ich nie używamy, nie? No i do jesieni pewnie nie będziemy używać. Ale w jesieni możemy to nawet. Czy oni już mają wsiadać? Tak, tak, pewnie. Wsiadliście? Tak, tak. Próbam otworzyć szybę troszeczkę. O. Tu mam też, mogę trochę otworzyć. Dobra, albo wiecie co? Otworzymy może tutaj. Dobra? Tak. O. Tu mamy takie fajne szybki. O, właśnie. Już Mateczka otworzyłaś? O, i dobra, i tak jest ok. Ja wsiadam i proszę Państwa, odpalamy go znowu. Bez żadnego przygotowania, jak widzicie. On odpali tak. Masz pilota? Pilota mam, kasę mam, dobra. Jak mama będzie chciała, zaraz ją zapytamy, nie? Tutaj przekręcamy. Dobra. Nie trzeba. Kupić ci coś? Pa! Za chwilę wracamy, albo nie tam. Nie musicie się spieszyć wcale.
i jedziemy. Na razie delikatnie gorzej się wkręca, ale tyle, to można mu wybaczyć. Usiądźcie lepiej, usiądźcie. Usiądźcie cały, no. Jak? Tak. No dokładnie. Czy tam nasz sąsiad nie jedzie? No możliwe, no. Możliwe. Ale jest kilka takich samochodów, wiesz, przy suszy. A ja nie wiem, czy ten sąsiad ma naklejkę motokroniki. Ale w razie czego możemy mu dać. O, ale piękny skok. Chodź Władek, pomogę ci. O, ale skok, dobra. Wejdźcie tutaj, to ja zamknę drzwi. Cyk. Dobra, jeszcze poczekajcie, utrwalimy. Utrwalimy Olca na toporni. Gdzieś ty się, chłopie, wpakował. Dobra, idziemy. Idziemy po lody. Dobra, dzieciorki. Lody zjedzone, tak? Ja tylko dopijam kawkę. Z widokiem na Olca zresztą. I idziemy zobaczyć, jaka ta woda dzisiaj jest. Ale nam się dzisiaj miejscówka trafiła. Zobaczcie, możemy sobie posiedzieć na ławeczce. To są uroki naszego zalewu w Toporni. Jak wy się tu prezentujecie, bo próbujemy zrobić miniaturkę do tego filmu. Okej, spójrzcie tu na mnie jeszcze. Halo, halo, Władek. Władek, łobuzie. Macie czy co? Hej, łobuzy. I patrzymy na mnie. Tylko patrzcie na niego, dobra? Patrzcie na małego. Mobil zaparkowany. Czeka sobie. Takie są uroki, widzicie, naszego zalewu w Toporni. Dzieciaki się kąpią. Można zjeść lody, napić się kawki. No miodzie. I to wszystko jakieś 2 km od domu. Zbliżcie się do siebie. Klara, tutaj podejdź. O, dobra, uwaga. Dobra, a teraz z uśmiechami. Zawodnicy gotowi? Tak. Do powrotu? Tak. Dobra, buty. To buty zakładać. I zdupcamy. Dobra, a machamy? Cudnie, zdjęcie będzie na miniaturce. Zapraszam Państwa do wozu. Do wody? Do wozu. Poczekajcie, otwieramy wrota. Proszę bardzo. Państwo se siądą. Dobrze, Władek, dawaj, dawaj, dasz sobie radę, kombinuj. O, i super, udało się. Dobra. Mam plan. Zrobię go sam. Okej. Siedzą zawodnicy? Tak. Dobra. Dobra, zamykamy. Okna otwieramy tutaj z przodu. O, i cyk. I teraz, proszę Państwa, po raz kolejny. Odpalamy. Tak, odpalamy dzisiaj. Wtedy był zimny. Teraz będzie ciepły, zobaczcie. Nie, nawet nie dotykam gazu. Wciskam. Kręcił. Ręcznie zwalniamy. No jak widzieliście, jednak taki byłem pewniak. A trochę trzeba było go pokręcić. No ale tak czy siak odpalił i chodzi równiutko.
O, jedną ręką, to wam powiem, ciężko się tym manewruje. No i wyjeżdżamy dwójeczką, nieśpiesznie. Rzut oka na zalew jeszcze. Starucha, siadaj, siadaj, wygodnie tam siadaj, dobrze siedź. O. To co, macie jeszcze siłę na basen? Tak. O, bardziej to sadzawka niż basen, ale... Sadzawka? No. Co to jest sadzawka? Taka kałuża. Większa. Dzisiejsze wideo już znowu będzie. Będzie już kolejne w formie vloga. Nic się w sumie wielkiego nie działo, po prostu zrobiliśmy sobie przejażdżkę i przygotowujemy się do wyjazdu. A gdzie, to się dowiecie niebawem, bo stamtąd też będą fajne filmy. Jeszcze stwierdziliśmy, że pojedziemy dojrzeć blachownię. Nie byliśmy kilka dni. A Oldsmobile to nie był kilka miesięcy tutaj. Siedziemy jednak na chwilę. Magic Hour nam nastał. Tak, są zakryte pokrzywami. No ciekawe, czy hrabia Dębiński przyjeżdżał tu samochodem. Czy miał samochód nawet? Szczerze mówiąc nie wiem, na pewno umiał jeździć. Ponoć jak z dworu Dębińskich wyszli Niemcy, to zostały jakieś samochody po nich, bo oni uciekali. Zostały samochody ponoć z jakimś służącym, pan hrabia Dębiński jeździł po całym parku, aż skończyło się paliwo. Witam was wszystkich. Witasz? Nie. Pozdrowisz wszystkich widzów? Tata, idziemy do samochodu. Idziemy do samochodu i jedziemy do mamy. Powolutku, powolutku. Uwaga na pokrzywy. O, możecie z tej strony też, bo tutaj też jest. Chyba będzie dobrze. Tata, zgadnij, co mam tutaj w czapce. Nie mam pojęcia. Daj jakąś podpowiedź. Ma patyk. A, patyk. Nie, nie podpowiadamy. Ale nie krzyczcie mi tak za uchem, dobra? Już myślałam, że zginęliście. Nie. Byliśmy wszędzie. No właśnie. Jedliśmy wszystko, pływaliśmy. Na wszystkim? Na wszystkim. No i dobrze, elegancko. Jutro jedziesz z nami. Dobrze, jest taka szansa, bo ale sporo po posprzątałam, jedziesz. Jak was nie było. Dobrze. Po prostu jedziesz z nami. Okej. Tak, brama otwarta, już zamykam. Władek, śmigaj tam do basenu.
Śmigaj z dziewczynami do basenu. Czy chcesz ze mną zostać? Tak! O, kici, 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 kici. Ciciuś wrócił. Hrabia czy nigduś? Ty piękny kotku. No jest po prostu kumulacja fajnych rzeczy. O, a tutaj wisienka. No to zrywaj. To zrywaj. Tam i mogą być poziomki giganty. Kotecek chyba chce wyjść. Wejść. Dobra. Czy on nie jest idealny?